Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest Anna Radlak, dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani dyrektor, 12 sierpnia 2022 roku Rada Ministrów uchwaliła ustawę dotyczącą dodatku węglowego dla gospodarstw domowych, które palą ten kruszec oraz węglopochodne. I tutaj pytanie, co to oznacza dla mieszkańców naszego miasta, mieszkańców Opola i jaka to jest pomoc? Ustawa przewiduje, że mieszkaniec, który opala dom węglem, krótko mówiąc, będzie mógł się starać o pomoc finansową w wysokości 3000 zł. Jest to dodatek węglowy, tak się on nazywa i niedługo będzie u nas można składać o niego wnioski. Jeżeli chodzi o ten wniosek, to przewidujecie może już liczbę potencjalnych gospodarstw domowych, które mogłyby się ubiegać o to świadczenie? Tak, zgodnie z inwentaryzacją źródeł ciepła, która jest w Opolu, która była ostatnio przeprowadzana, takich kotłów węglowych mamy w Opolu 6350, o ile dobrze pamiętam, no więc spodziewamy się minimum tyle wniosków o to świadczenie. Co należałoby w takim razie zrobić, żeby otrzymać ten dodatek? Jakie procedury należałoby, jakim procedurom należałoby się podjąć, jaką dokumentację należałoby okazać? Jak to będzie wyglądało? No dzisiaj właśnie akurat na świeżo zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie wraz ze wzorem wniosku. Już trzecie z kolei, bo pierwsze dwa projekty były jeszcze zmieniane, więc aby otrzymać ten dodatek należałoby przede wszystkim u nas złożyć wniosek. Można to zrobić osobiście, można to zrobić pocztą, można też zrobić elektronicznie. Ten wniosek należy starannie wypełnić, wykazać w nim siebie jako wnioskodawcę z danymi osobowymi, wszystkich członków rodziny należy tam wpisać również, z którymi się prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, podać numer konta i złożyć podpisy pod oświadczeniami, które się w tym wniosku zajmują. Następnie ten wniosek po złożeniu u nas będzie weryfikowany. Między innymi najważniejsza rzecz, która będzie tam sprawdzana, to będziemy weryfikować, czy wnioskodawca zgłosił to źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Należało to uczynić zgodnie z przepisami do 30 czerwca bieżącego roku. Każdy mieszkaniec miał taki obowiązek, żeby to zgłosić i będziemy to sprawdzać. Jeżeli to źródło ogrzewania wskazane we wniosku oraz te Centralnej Ewidencji Emisyjności danych będą zgodne i wszystkie inne dane się będą zgadzały z tymi danymi, które my posiadamy u siebie jako Miejskie Centrum Świadczeń, no to świadczenie będzie przyznane. Czy ewentualnie istnieje taka ewentualność, że może na przykład wniosek nie zostać zaakceptowany, bo może ktoś powiedzieć, że palę węglem i mi się to należy, ale na pewno istnieją jeszcze jakieś okoliczności wykluczające takie, które w sumie są dosyć istotne i wyróżniają się między innymi. To znaczy tutaj nie ma wiele takich okoliczności. Przede wszystkim ustawa nie przewiduje żadnego kryterium dochodowego, więc każdy mieszkaniec, który pali węglem, będzie mógł się o to ubiegać. No w tej chwili nie jestem przewidzieć, co kto sobie wymyśli, że chciałby, a nie mógłby dostać, ale zawsze są jakieś odmowy. No przede wszystkim to, co będzie wykluczało, to niezgodność w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeżeli tam będzie co innego podane jako główne źródło ogrzewania, we wniosku co innego, no to najpierw będziemy to wyjaśniać. Jeżeli się okaże, że faktycznie ktoś co innego zaznaczył we wniosku, a coś innego w tej ewidencji, no to będzie odmowa. Również będziemy sprawdzać, czy zawsze są jakieś nadużycia przy takich akcjach, więc będziemy też sprawdzać, czy te składy rodzin są zgodne z tymi, co mieszkańcy podawali w dodatku osłonowym. No wiadomo, że zawsze coś się będzie może zmienić, ale to będziemy po prostu wyjaśniać na bieżąco. W każdym razie, jeżeli byłaby odmowa, wtedy będzie wydana decyzja administracyjna, bo przyznanie świadczenia następuje tylko w drodze informacji, którą wysyłamy na maila. Brak tego maila nie jest przeszkodą, od razu dodam. Czy ten dodatek osłonowy lub jakieś inne dodatki mają wpływ na to, czy to jest niezależnie rozpatrywane? Niezależnie. Natomiast trzeba też mieć świadomość, że jeżeli się stara o różne świadczenia w Miejskim Centrum Świadczeń, to nie można podawać w każdym świadczeniu innego składu rodziny, tak? No więc będziemy to na pewno weryfikować, bo takie sytuacje też się zdarzają, że
mieszkańcy podają co innego w jednym wniosku, co innego w drugim, to też na pewno będziemy sprawdzać. Od kiedy rusza rejestracja na te wnioski? Dzisiaj właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, to rozporządzenie się już ukazało, dysponujemy już wzorem wniosku. Od razu tu chciałabym dodać, jeśli mogę, że funkcjonują w internecie wiele wzorów z poprzednich projektów, które nie są właściwe, więc nie zachęcam do szukania na własną rękę. Jutro bądź pojutrze najpóźniej umieścimy na naszej stronie Miejskiego Centrum Świadczeń ten prawidłowy, dobry wniosek. Będzie go można również u nas pobrać od poniedziałku i od poniedziałku będzie również można złożyć ten wniosek u nas na Ozimskiej. Tak, czyli tutaj w Miejskim Centrum Świadczeń. Tak jest. Dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była pani Anna Radlak, dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu. Dziękuję bardzo.